Psychodelikatesy i Sasana.pl prezentują Ajahn Brahm – podstawowa metoda medytacji. Medytacja to droga odpuszczania. W trakcie medytacji odpuszcza się wszelką złożoność zewnętrznego świata, by znaleźć spokój tego, co wewnątrz. We wszelkich rodzajach mistycyzmu, w różnorakich tradycjach duchowych, będzie to droga, której celem jest oczyszczony i pełen mocy umysł. Tego rodzaju przejrzystość w umyśle powoduje wyswobodzenie się ze świata, będąc jednocześnie niezwykłym i błogim doświadczeniem. Z początku medytacja będzie wymagała nieco ciężkiej pracy, jednak postaraj się znieść te trudy, zdając sobie sprawę z efektów, jakie przyniesie, w postaci pięknych i znaczących doświadczeń. Będą one warte zachodu. Takie jest prawo natury, że bez wysiłku nie ma postępu. Nieważne, czy jest się mnichem, czy osobą świecką, bez starań do niczego się nie dochodzi, zarówno w medytacji, jak i w czymkolwiek innym. Jednak sam wysiłek nie wystarcza. Należy w sobie wykształcić umiejętny wysiłek. Oznacza to odpowiednie skierowanie energii, jak też utrzymanie jej na konkretnym zadaniu aż do pomyślnego ukończenia. Zręczny wysiłek nie jest przeszkodą, nie rozkojarza, gdyż ma za zadanie wytworzyć miły spokój głębokiej medytacji. Należy jasno zdać sobie sprawę z celów medytacji, tak by widzieć, gdzie skierować własny wysiłek. Ten rodzaj medytacji ma za zadanie osiągnięcie pięknej ciszy, uspokojenia i przejrzystości umysłu. Jeśli zrozumiesz cel, wtedy stanie się jasnym to, gdzie skierować wysiłek oraz jakie środki należy przedsięwziąć, by tego dokonać. Kieruj wysiłek tak, by było więcej odpuszczania, rozwijając przy tym umysł, który skłonny jest do poniechania. Jednym z nieskomplikowanych, acz znaczących przesłań Buddy było to odnośnie medytującego, mianowicie, że każdy, kogo umysł skłonny jest do poniechania, łatwo osiąga koncentrację, samadhi. Taki ktoś osiąga stany wewnętrznej błogości automatycznie. Błogosławiony mówi tyle, że podstawową przyczyną takich stanów pełnych mocy jest świadome porzucenie, odpuszczenie i poniechanie. W trakcie medytacji nie powinniśmy tworzyć w umyśle przywiązania i łapczywości do niczego. Powinniśmy natomiast rozwijać umysł, który jest skory do odpuszczania sobie, do odkładania ciężaru. Gdy nie medytujemy, ciągle musimy nosić ze sobą ciężar licznych obowiązków, prawie jak tachanie kilku ciężkich walizek. W trakcie, gdy praktykujemy, cały ten bagaż jest zupełnie niepotrzebny. Postaraj się więc dostrzec, ile balastu dzięki medytacji udało ci się odłożyć. Pomyśl o tych sprawach jako o czymś obarczającym ciebie, czymś uciążliwym, co zaczyna być wręcz przygniatające. Właściwym nastawieniem będzie odłożenie tych wszystkich rzeczy, swobodne puszczenie, bez oglądania się za siebie. To właśnie ten rodzaj wysiłku, takie nastawienie, taki rodzaj działania umysłu nakierowany na odpuszczanie jest tym, co doprowadzić może do głębokich stanów medytacyjnych. Nawet w trakcie fazy początkowej tego rodzaju medytacji sprawdź, czy potrafisz wytworzyć energię poniechania, czyli zamiar odłożenia wszystkiego na bok, tak by krok po kroku mogło dojść do coraz większego odpuszczania. Gdy tylko pozwolisz umysłowi, by odpuścił te wszystkie rzeczy, poczujesz się lżej, doznając swobody i braku obciążenia. Takiego rodzaju porzucenie ciężaru przejawia się w praktyce medytacji fazami, krok po kroku. Możesz oczywiście przejść przez początkowe etapy dość szybko, jednak bądź ostrożny. Czasem, gdy zbyt szybko przejdziesz przez te wstępne fazy, możesz odczuć pewne braki w pracach przygotowawczych. To tak jak budowanie kamienicy w mieście na mizernych i zrobionych na chybcika fundamentach. Konstrukcja wznosi się bardzo szybko, jednak równie szybko może się zawalić. Mądrzej będzie zatem poświęcić nieco więcej czasu na fundamenty, ale także pierwsze piętra, tworząc silne i stabilne podstawy. Wtedy też, gdy będziesz przechodził na wyższe piętra, czyli błogość medytacyjną, ona także będzie silna i stabilna. Sposób, w jaki uczę medytacji, rozpoczyna się od bardzo prostego zadania. To znaczy odłożenia bagażu przeszłości i przyszłości. Możesz pomyśleć, że to jest tak oczywiste, że aż zbyt proste. Włóż w to jednak cały swój wysiłek, nie goniąc przedwcześnie za bardziej zaawansowanymi etapami medytacji, dopóki nie osiągniesz pierwszego celu, jakim jest utrzymywanie uwagi na chwili obecnej. Dzięki temu dostrzeżesz w późniejszych etapach, że stworzyłeś silny fundament, na którym możesz budować kolejne poziomy. Pozbywanie się przeszłości oznacza brak jakichkolwiek myśli na temat Twojej pracy, Twojej rodziny, Twoich zobowiązań i odpowiedzialności, Twojej historii, dobrych czy złych przeżyć z dzieciństwa itd. Pozostawiasz swe przeszłe doświadczenia poprzez brak jakiegokolwiek zainteresowania nimi. Gdy medytujesz, stajesz się kimś bez przeszłości. Nie zaprzątasz głowy nawet tym, skąd jesteś, gdzie się urodziłeś, kim byli Twoi rodzice i jak wyglądało Twoje wychowanie. Cała ta historia w trakcie medytacji ma zostać porzucona. W ten sposób każdy na odosobnieniu jest równy. Każdy jest wyłącznie medytującym. Jest więc nieistotne, ile lat praktykujesz, czy jesteś weteranem, czy dopiero początkującym. Gdy zostawimy swoją przeszłość, wtedy jesteśmy równi i wolni. Uwalniamy się z tego rodzaju zmartwień, spostrzeżeń i myśli, które nas ograniczają i blokują rozkwit naszego spokoju, zrodzonego z odpuszczania. Zatem każda część Twojej historii powinna zostać puszczona. Nawet to, co stało się w przeciągu tego odosobnienia. Nawet pamięć tego, co stało się przed chwilą. Tym sposobem nie dźwigasz żadnego obciążenia z przeszłości w teraźniejszość. Cokolwiek się stanie, nie jesteś już dłużej tym zainteresowany i odpuszczasz to. Nie pozwalasz na to, by przeszłość przebrzmiewała w Twoim umyśle. Porównuję to do celi z poduszkami na ścianach. Gdy jakiekolwiek doświadczenie, spostrzeżenie czy myśl uderzą w ścianę z poduszkami, nie odbijają się. Myśl taka zatapia się w obiciu z poduszek i tam się zatrzymuje. Nie pozwalamy na pogłosy echa w naszej świadomości. Ani tego z wczoraj, ani jakiegokolwiek minionego zdarzenia. Jest tak, ponieważ rozwijamy nasz umysł w tym, by starał się odpuszczać, odkładać i porzucać ciężar. Niektórzy twierdzą, że jeśli powezmą swoją przeszłość jako obiekt medytacji, wtedy w jakiś sposób będą mogli się czegoś od niej nauczyć lub rozwiązać jakiś zaprzeszły problem. Jednak musisz zrozumieć, że gdy patrzysz na to, co przeszłe, niezmiennie patrzysz przez zniekształcone soczewki. Jakkolwiek myślisz, że było, po prawdzie było nieco inaczej. To dlatego ludzie potrafią kłócić się o to, co się dokładnie wydarzyło nawet kilka chwil temu. To powszechnie znane zjawisko w policji, która szuka sprawcy wypadku samochodowego. Nawet jeśli stłuczka miała miejsce pół godziny wcześniej, dwóch naocznych świadków całkowicie przekonanych o swojej uczciwości może podać zupełnie różne zeznania. Nie można polegać na naszej pamięci. Jeśli zdasz sobie sprawę, jak bardzo niemiarodajna jest pamięć, nie będziesz wtedy cenił sobie myślenia o przeszłości. Możesz to wtedy odpuścić. Możesz to pogrzebać, tak jak grzebie się zmarłe osoby. Umieszcza się je w trumnie, a następnie zakopuje albo poddaje kremacji i taki jest finał historii. Taki jest koniec. Nie wzdychaj za przeszłością. Nie noś trumien zmarłych chwil w swojej głowie. Jeśli będziesz to robił, bierzesz na siebie spory ciężar, który faktycznie nie należy do ciebie. Pozwól odejść przeszłości, a będziesz miał możliwość stać się wolnym w teraźniejszości. Jeśli chodzi o przyszłość, o wszelkie przewidywania, lęki, plany i oczekiwania, to także należy odpuścić. Budda powiedział kiedyś o przyszłości. Cokolwiek myślisz, że będzie, zawsze będzie to coś innego. Mędrcy wiedzą, że przyszłość jest niepewna, nieznana, a więc nie do przewidzenia. Często jest to wręcz głupstwo i strata czasu takiego rodzaju myślenie i przewidywanie przyszłości w czasie medytacji. W trakcie pracy z umysłem zauważysz, że potrafi on czasem bardzo dziwnie działać. Może robić wspaniałe i zarazem niespodziewane rzeczy. Często zdarza się to medytującym, którzy mają trudności, nie potrafiąc osiągnąć spokoju. W trakcie siedzenia mogą oni myśleć: no i znowu to samo, kolejna godzina frustracji. Pomimo tego, że zaczynają myśleć w taki sposób, przepowiadając sobie własną katastrofę, wtedy dzieje się coś dziwnego i wchodzą w bardzo spokojny stan medytacyjny. Ostatnio słyszałem o jednym mężczyźnie, który był na swoim pierwszym 10-dniowym odosobnieniu. Po pierwszym dniu miał bóle w całym ciele i chciał wracać do domu. Nauczyciel powiedział: zostań jeszcze jeden dzień i ból zniknie, obiecuję. Tak więc został jeszcze jeden dzień. Ból stał się jeszcze gorszy, więc człowiek ten znów chciał wracać do domu. Nauczyciel powtórzył: jeszcze tylko jeden dzień, ból przejdzie. Został na trzeci dzień, a ból był jeszcze gorszy. Każdego dnia, przez wszystkie 9 dni, mężczyzna ten szedł wieczorem do nauczyciela, mając ogromne problemy z bólem, prosząc o możliwość wrócenia do domu, a nauczyciel za każdym razem mówił: jeszcze jeden dzień i ból zniknie. To było całkowicie poza jego oczekiwaniami. Gdy ostatniego dnia, kiedy zaczął swoją pierwszą poranną medytację, ból całkowicie zniknął. Nie było w nim żadnej bolesności. Mógł siedzieć przez długi czas bez jakiegokolwiek bólu. Był zdumiony, jak niezwykły jest ten umysł, potrafiąc wytworzyć tak nieoczekiwane rezultaty. Tak więc nie znasz przyszłości. Może się to wydawać osobliwe, a nawet dziwne, ale życie może potoczyć się w najmniej spodziewany sposób. Tego rodzaju doświadczenia potrafią wytworzyć w tobie mądrość i odwagę, by porzucić wszelkie myśli o przyszłości, jak również wszelkie oczekiwania odnośnie tego, co będzie. W czasie medytowania, gdy myślisz sobie: ile jeszcze minut mam tu siedzieć, jak długo mam znosić to wszystko, będzie to tylko kolejne wędrowanie myślami w przyszłość. Ból równie dobrze może zniknąć w jednej chwili. W następnej chwili może przyjść z potrójną intensywnością. Nie możesz przewidzieć, co się wydarzy. Gdy jesteś na odosobnieniu, w trakcie którego medytowałeś już od jakiegoś czasu, mając za sobą kilka sesji medytacyjnych, możesz pomyśleć, że żadna z tych medytacji nie była właściwa. Podczas następnej godziny praktyki siadasz i wszystko staje się tak spokojne i proste. Myślisz: o, teraz dopiero medytuję. Ale w następnej godzinie znów czujesz się okropnie. O co w tym wszystkim chodzi? Mój pierwszy nauczyciel medytacji powiedział mi kiedyś coś, co brzmiało dość zdumiewająco. Powiedział, że nie ma czegoś takiego jak zła medytacja. Miał rację. Wszystkie te godziny praktyki, które uważacie za złe, frustrujące i niespełniające waszych oczekiwań, wszystkie one są waszą ciężką pracą, za którą pewnego dnia dostaniecie wypłatę. Jest to podobne do osoby, która idzie do roboty, przepracowuje cały poniedziałek i nie dostaje żadnych pieniędzy na koniec dnia. Po co ja tak haruję, myśli. Pracuję cały wtorek i nadal nic nie dostaję. Kolejny kiepski dzień. Całą środę, cały czwartkowy dzień i nadal nic nie wynika z tej ciężkiej pracy. To 4 pechowe dni z rzędu. Wtedy przychodzi piątek. Osoba ta robi dokładnie taką samą pracę jak wcześniej i na koniec dnia szef daje jej wypłatę. Och, dlaczego każdy dzień nie może być dniem wypłaty? Dlaczego każda medytacja nie może być jak dzień wypłaty? Czy teraz rozumiesz to porównanie? To w trakcie tych trudów medytacyjnych pracujesz na swój rachunek, budujesz podwaliny swojego sukcesu. W trakcie jak budujesz w sobie spokój podczas tych cięższych chwil praktyki, wzmacniasz w sobie siłę, nadając moc uspokojeniu. Wtedy też, gdy jest już wystarczająco dużo pożytecznych właściwości na twoim rachunku, umysł przechodzi w stan dobrej medytacji, a ty czujesz się, jakby to był dzień wypłaty. To w trakcie tych ciężkich medytacji wykonujesz większość pracy. Podczas ostatniego odosobnienia, jakie prowadziłem w Sydney, w czasie jednej z rozmów, jakie nauczyciel powinien przeprowadzać z uczniami, pewna młoda kobieta powiedziała mi, że była na mnie zła przez cały dzień, jednak z 2 różnych powodów. Na początku medytacji przeżywała ciężkie chwile i była na mnie wściekła za to, że zadzwoniłem gongiem za późno na zakończenie praktyki. W późniejszej fazie medytacji, gdy doszła do wspaniałego i spokojnego stanu, była na mnie zła, ponieważ dzwoniłem gongiem zbyt wcześnie. Rzecz jasna, godziny medytacji trwają tyle samo, dokładnie 1 godzinę. Jako nauczyciel dzwoniący w gong zawsze jestem na straconej pozycji. To jest właśnie to, co może się zdarzyć, gdy oczekujesz czegoś, patrząc w przyszłość, myśląc, ile jeszcze minut do gongu. Wtedy to właśnie zaczynasz się torturować, gdy bierzesz na siebie ogromny ciężar, który w ogóle nie powinien być twoją sprawą. Tak więc bądź bardzo ostrożny, aby nie brać tej ciężkiej walizki z napisem "ile jeszcze minut tego będzie" lub "co robić potem". Jeśli myślisz w ten sposób, wtedy nie zwracasz uwagi na to, co dzieje się w obecnej chwili. Nie praktykujesz medytacji. Straciłeś wątek i prosisz się o kłopoty. Na tym etapie medytacji postaraj się zachować uwagę jedynie w chwili obecnej do takiego stopnia, że nie będziesz wiedzieć, jaki jest dziś dzień lub jaka to pora dnia. Poranek, południe, nie wiem. Wszystko, co musisz wiedzieć, to moment, który aktualnie trwa. Teraz. W ten sposób można przenieść się do cudownej skali czasowej życia zakonnego, w którym medytacja trwa w tej jednej chwili, bez rozeznania, ile minut upłynęło albo ile pozostało, nawet bez pamiętania, jaki jest dzień. Będąc młodym mnichem w Tajlandii, faktycznie zapomniałem w pewnym momencie, jaki to był rok. To cudowne móc przebywać w sferze, która jest ponadczasowa. Będąc w takim międzyczasie, można poczuć znacznie więcej wolności niż w świecie, w którym zwykle przychodzi nam żyć, w którym panuje dyktatura upływu czasu. W ponadczasowym królestwie doświadczysz tylko obecnej chwili, podobnie jak wszystkie mądre istoty, które doświadczały tego samego momentu przez tysiąclecia. Zawsze tak było. Nic się nie zmieniło. Doszedłeś do rzeczywistości tego, co teraz. Rzeczywistość teraźniejszości jest wspaniała. Można wręcz powiedzieć, że jest świetna. Po porzuceniu przeszłości i przyszłości czujesz się tak, jakbyś wrócił do świata żywych. Jesteś tutaj. Jesteś świadomy. Jest to pierwszy etap medytacji. Czysta uważność skierowana na teraźniejszą chwilę. Dokonałeś sporego wysiłku, by się tu dostać. Puściłeś pierwsze obciążenie, które przeszkadzało ci w osiągnięciu głębokiej medytacji. Wznieć w sobie tyle wysiłku, by móc osiągnąć ten etap, aż go w sobie utrwalisz, aż będzie on stabilny i silnie ugruntowany. W kolejnej części zajmiemy się dopracowaniem świadomości chwili obecnej tak, by wejść w drugą fazę medytacji, cichej świadomości chwili obecnej. W części pierwszej przedstawiłem cele medytacji, którymi są osiągnięcie pięknej ciszy, uspokojenia i przejrzystości umysłu, które prowadzą do pojawienia się bardzo znamienitych wglądów. Potem wskazałem na dość gruntowny aspekt, który przejawia się nieprzerwanie w praktyce medytacyjnej, a mianowicie odpuszczanie zawartości i ciężaru umysłowego. Wreszcie, pod koniec części pierwszej opisałem w szczegółach praktykę wiodącą do tego, co nazywam pierwszym etapem medytacji, który charakteryzuje się wygodnym przebywaniem medytującego na długie i nieprzerwane okresy czasu w obecnym momencie. Powiedziałem też, że rzeczywistość teraźniejszości jest wspaniała. Można wręcz powiedzieć, że jest świetna. Dokonałeś sporego wysiłku, by się tu dostać. Puściłeś pierwsze obciążenie, które przeszkadzało ci w osiągnięciu głębokiej medytacji. Po osiągnięciu tego należy iść dalej w kierunku jeszcze piękniejszej i w pełni autentycznej ciszy umysłu. Dobrze jest w tym momencie wyjaśnić różnicę między cichą świadomością obecnej chwili a myśleniem o niej. Można przytoczyć porównanie oglądania meczu tenisowego w telewizji. Podczas oglądania takiego meczu będziesz mógł zauważyć, że w rzeczywistości rozgrywają się dwa mecze jednocześnie. Jeden to ten, który widzisz na ekranie, i drugi, opisywany przez komentatora. Jeśli Australijczyk ogrywa Nowozelandczyka, to opisy komentatorów z Australii i Nowej Zelandii będą różnić się od tego, co faktycznie miało miejsce. Komentarze są zazwyczaj tendencyjne. W tym porównaniu oglądanie meczu na ekranie bez żadnego komentarza oznacza cichą świadomość w medytacji, natomiast zwracanie uwagi na komentarz oznacza w tym przypadku myślenie. Należy zdać sobie sprawę, że znacznie bliższe prawdzie jest obserwowanie bez komentarza, gdy zwyczajnie doświadczasz cichej świadomości chwili obecnej. Czasem zdaje się nam, że to dzięki wewnętrznemu komentarzowi potrafimy w ogóle zrozumieć świat. Faktycznie jednak to wewnętrzne gadanie nie zna się zupełnie na świecie. Ta mowa w nas samych jest po prawdzie odpowiedzialna za tkanie iluzji, które są przyczyną cierpienia. To dialog wewnętrzny powoduje, że gniewamy się na naszych wrogów, których sami sobie robimy, oraz że tworzymy niebezpieczne przywiązanie do kochanych osób. Ten wewnętrzny komentarz jest przyczyną wszelkich problemów w życiu. Generuje strach i poczucie winy. Tworzy lęk i depresję. Kreuje te wszystkie iluzje na tej samej zasadzie jak komentarz telewizyjny, który potrafi umiejętnie manipulować widownią tak, by wytworzyć złość bądź łzy. Jeśli poszukasz więc prawdy, powinieneś zacząć cenić cichą świadomość, uznając ją za ważniejszą w trakcie medytacji niż jakakolwiek inna myśl. Największą przeszkodą dla cichej świadomości jest to, że zbytnio cenimy sobie nasze myśli. Wgląd może pojawić się tylko wtedy, gdy przestaniemy tak bardzo cenić własne myślenie i przyznamy większe znaczenie i realność cichej świadomości. Taki rodzaj wglądu tworzy drugi etap medytacji, a mianowicie cichą świadomość chwili obecnej. Jednym z piękniejszych sposobów przezwyciężenia wewnętrznego komentarza jest obserwowanie każdej chwili tak skrupulatnie, że nie masz po prostu czasu na komentowanie tego, co się przed chwilą stało. Tym jest właśnie myśl. Opinią na temat tego, co się wydarzyło. Na przykład, to było dobre. Fuj, obrzydlistwo. Co to było? Wszystkie te komentarze tyczą się minionego doświadczenia. Gdy etykietkujesz, robisz wewnętrzny komentarz na temat doświadczenia, które właśnie minęło. Wtedy przestajesz zwracać uwagę na kolejne doświadczenie, które się przejawia. Zajmujesz się gośćmi, którzy wcześniej przyjechali, ignorując zupełnie nowych gości, którzy właśnie zawitali. Wyobraź sobie, że twój umysł jest gospodarzem na imprezie, który ma za zadanie witać w drzwiach przybyłych gości. Jeśli przychodzi jeden znajomy, witacie się i zaczynacie rozmawiać o tym i owym, wtedy przestałeś spełniać swój obowiązek gospodarza, którym jest witanie przybyłych gości poprzez zwracanie uwagi na kolejnego gościa, który puka do drzwi. Goście nieustannie przychodzą do twych drzwi, więc jedyne, na co masz czas, to krótkie przywitanie pierwszego znajomego i zaraz potem przywitanie kolejnego i tak dalej. W medytacji wszystkie doświadczenia wchodzą przez drzwi naszych zmysłów do umysłu, jedno po drugim. Jeśli przywitasz uważnie jedno doświadczenie i zaczniesz rozmowę z tym gościem, wtedy przegapisz kolejne doświadczenie, które podąża za poprzednim. Jeśli w każdym momencie jesteś doskonale obecny z każdym doświadczeniem, z każdym gościem, który przychodzi do twojego umysłu, wtedy po prostu nie ma miejsca na wewnętrzny dialog. Nie możesz już gadać do siebie, ponieważ jesteś w pełni pochłonięty w świadome witanie wszystkiego, co pojawia się w twoim umyśle. Jest to przejrzysta świadomość obecnej chwili do takiego stopnia, że staje się cichą świadomością teraźniejszości w każdym momencie. Rozwijając wewnętrzną ciszę w takim zakresie, odkryjesz, że jest to odkładanie kolejnego wielkiego obciążenia. To tak jakbyś niósł duży i ciężki plecak przez 40 czy 50 lat bez przerwy. Co więcej, przez cały ten czas byłbyś zmuszony przemierzać z nim wiele kilometrów. Teraz masz odwagę i mądrość, aby zdjąć plecak i położyć go na ziemi, nawet na tę jedną chwilę. W tym momencie można doznać niezmiernej ulgi, czując się lekko i swobodnie, ponieważ nie jest się już więcej obarczonym tak ciężkim bagażem wewnętrznej paplaniny. Inną przydatną metodą rozwoju cichej świadomości jest rozpoznanie przestrzeni pomiędzy myślami, między okresami wewnętrznej gadaniny. Chciałbym, byś przyjrzał się dokładnie, z wyostrzoną uważnością tym momentom, gdy kończy się jedna myśl, a kolejna dopiero się zaczyna. O, właśnie teraz. To jest dokładnie ta cicha świadomość, o którą tu chodzi. Może to być na początku tylko urywek chwili, ale jak rozpoznasz tę ulotną ciszę, przyzwyczaisz się do niej, a jak się z nią oswoisz, wtedy trwać będzie ona dłużej. W miarę jak zaczniesz cieszyć się ciszą, gdy wreszcie ją znajdziesz, będzie się ona sukcesywnie zwiększała. Ale pamiętaj, cisza jest nieśmiała. Jeśli cisza usłyszy, że o niej mówisz, zaraz zniknie. Byłoby cudownie, gdyby każdy z nas mógł zakończyć wewnętrzny dialog i trwać w cichej świadomości chwili obecnej wystarczająco długo, by uświadomić sobie jej wspaniałość. Cisza ma znacznie większy potencjał do generowania mądrości i przejrzystości niż myślenie. Kiedy zdasz sobie sprawę, jak przyjemne i cenne jest wewnętrzne wyciszenie, wtedy milczenie stanie się dla ciebie bardziej istotne i atrakcyjne. Wewnętrzna cisza stanie się tym, ku czemu umysł zacznie się coraz częściej skłaniać. Umysł zacznie nieustannie szukać ciszy do takiego stopnia, że będzie myśleć tylko wtedy, gdy będzie to naprawdę potrzebne. Tylko gdy będzie istniał jakiś konkretny powód. ponieważ na tym etapie zdasz sobie sprawę, że większość naszych myśli jest naprawdę bez sensu i że prowadzą donikąd, powodując jedynie ból głowy. Wtedy też chętnie i łatwo będziesz chciał przebywać dłuższy czas w wewnętrznej ciszy. Drugi etap tej medytacji to cicha świadomość chwili obecnej. Możesz spędzać większość czasu rozwijając te dwa etapy, bo jeśli potrafisz je osiągnąć, znaczy to, że przeszedłeś już długą drogę w medytacji. W trakcie cichej świadomości tego tylko teraz doświadczysz sporo spokoju, radości, a w rezultacie także mądrości. Jeśli chcesz iść dalej w praktyce, to zamiast być spokojnie świadomym tego, co przychodzi do drzwi umysłu, możesz wybrać cichą świadomość chwili obecnej. Tylko jednej rzeczy. Tą jedną rzeczą może być doświadczenie oddychania, miłująca dobroć, metta, dysk konkretnego koloru wizualizowany w umyśle, kasina, lub inne, mniej popularne obiekty ćwiczenia podstaw uważności. Tutaj opiszemy cichą świadomość chwili obecnej oddechu, która będzie trzecim etapem medytacji. Decyzja, by ustanowić uważność na jednej rzeczy, oznacza odpuszczenie złożoności i poruszenia, by dostrzec przeciwieństwo tych dwóch – unifikację. Pozostając uważnością na jednej rzeczy, umysł przechodzi w stan unifikacji, doświadczając spokoju, błogości i niewzruszoności. Dostrzeżesz, że złożoność świadomości uczestnicząca w 6 różnych zmysłach jest niezwykle uciążliwa. Przypomina to posiadanie 6 telefonów na jednym biurku, które dzwonią w tym samym czasie. Puszczając tę różnorodność oraz pozwalając tylko na jeden telefon, prywatną linię na własnym biurku, oznacza ulgę generującą błogość. Dostrzeżenie różnorodności jako pewnej uciążliwości jest niezbędnym czynnikiem, by w pełni skupić się na oddechu. Jeśli rozwinąłeś w sobie cichą świadomość chwili obecnej, nieprzerwanie przez długi okres czasu, wtedy będzie Ci znacznie łatwiej zwrócić uwagę na oddech, a następnie podążać za oddechem z chwili na chwilę bez rozkojarzeń. To dlatego, że dwie główne przeszkody medytacji oddechu zostały powstrzymane. Pierwszą z tych przeszkód była skłonność umysłu do wędrowania w przeszłość lub przyszłość, a drugą przeszkodą była wewnętrzna gadanina. To właśnie dlatego uczę tych dwóch wstępnych etapów, czyli świadomości chwili obecnej oraz cichej świadomości chwili obecnej, ponieważ stają się porządnym przygotowaniem do zagłębienia się w medytacji oddechu. Często zdarza się, że medytujący zaczynają medytację oddechu w momencie, gdy ich umysły nadal skaczą między przeszłością i przyszłością, a świadomość jest zagłuszona przez wewnętrzne komentarze. Uważność oddechu bez przygotowania staje się dla nich tak trudna, wręcz niemożliwa, że często zniechęceni rezygnują z dalszej praktyki. Poddają się, ponieważ nie rozpoczęli medytacji od odpowiedniego miejsca. Nie wykonali wymaganych prac przygotowawczych przed podjęciem praktyki oddechu, która miała za zadanie skupić ich uwagę. Jednakże, jeśli Twój umysł jest przygotowany dzięki temu, że podjąłeś się wykonania tych pierwszych dwóch etapów, wtedy zdasz sobie sprawę, w momencie gdy zwrócisz uwagę na oddech, że potrafisz utrzymywać na nim swoją uwagę z łatwością. Jeśli trudno utrzymać Ci uwagę na oddechu, jest to znak, że zbytnio się pospieszyłeś z pierwszymi 2 etapami. Wróć do podstawowego ćwiczenia. Sumienna cierpliwość to najszybszy ze sposobów. Gdy skupiasz się na oddechu, koncentruj się na doświadczeniu przepływu powietrza, który dzieje się w tym momencie. Powinieneś doznawać tego, co aktualnie dzieje się z oddechem, zarówno gdy będzie to wydech, wdech czy faza pomiędzy. Niektórzy nauczyciele mówią, by obserwować oddech na czubku nosa, przenosząc uwagę tam i z powrotem. Bazując na własnych doświadczeniach odkryłem, że nie ma znaczenia, w którym miejscu będziesz obserwował oddech. Faktycznie najlepiej jest nie umiejscawiać nigdzie oddechu. Jeśli będziesz obserwować oddech na czubku nosa, to stanie się to świadomością nosa, a nie oddechu. A jeśli go zaobserwujesz w okolicach przepony, to stanie się to uważnością brzucha. Wystarczy zadać sobie pytanie, czy w tej chwili wdycham, czy wydycham? Jak możesz się tego dowiedzieć? O, właśnie teraz. To doświadczenie, które mówi, co oddech teraz robi, na tym powinieneś się skupić w medytacji oddechu. Puść zaniepokojenie odnośnie tego, gdzie dokładnie zlokalizowane jest to doświadczenie. Skup się na samym doświadczeniu. Częstym problemem na tym etapie jest tendencja do kontrolowania oddychania, co sprawia, że oddychanie staje się niewygodne. Aby rozwiązać ten problem, wyobraź sobie, że jesteś tylko pasażerem w samochodzie patrzącym przez okno na oddech. Nie jesteś kierowcą ani teściową na tylnym siedzeniu, więc przestań wydawać rozkazy. Odpuść to i ciesz się jazdą. Niech oddech oddycha, a ty po prostu go obserwuj, bez jakiegokolwiek wtrącania się. Kiedy rozpoznajesz wdechy i wydechy przez, załóżmy, 100 oddechów z rzędu, bez odpuszczenia ani jednego, wtedy osiągnąłeś to, co nazywam trzecim etapem medytacji, czyli utrzymującą się uwagą na oddechu. Jest to jeszcze bardziej spokojne i radosne niż poprzednie etapy. Chcąc iść jeszcze dalej, należy dążyć do uzyskania pełnej ciągłości uwagi na oddechu. Ten czwarty etap, czyli pełna ciągłość uwagi na oddechu, występuje wówczas, gdy uwaga rozszerzy się na każdą chwilę oddechu. Najpierw zdajesz sobie sprawę z wdechu, w pierwszej jego fazie, gdy zaczynają przejawiać się pierwsze związane z nim doznania. Wtedy też obserwujesz stopniowy rozwój tych doznań przez cały wdech, nie omijając nawet najmniejszego momentu. Gdy wdech się kończy, rozpoznajesz ten moment, dostrzegasz w umyśle ostatnie poruszenia wydychanego powietrza. Gdy wdech się kończy, rozpoznajesz ten moment, dostrzegasz w umyśle ostatnie poruszenia wdychanego powietrza. Wtedy dostrzec możesz moment przerwy, których jest znacznie więcej, zanim rozpocznie się wydech. Widzisz pierwszą chwilę wydechu i każde kolejne doznanie w trakcie rozwoju wydechu, aż do całkowitego zaniknięcia wydechu, gdy jego funkcja się zakańcza. Wszystko to odbywa się w zupełnej ciszy i tylko w chwili obecnej. Jest to doświadczenie każdej części wdechu i wydechu, nieprzerwanie przez kilkaset oddechów z rzędu. Dlatego ten etap nazywamy pełną ciągłością uwagi na oddechu. Nie można dojść do tego etapu siłowo, przez łapanie czy trzymanie. Możesz osiągnąć ten stopień wyciszenia tylko poprzez puszczenie wszystkiego we wszechświecie, z wyjątkiem tej chwili, doświadczenia oddechu przejawiającego się bezgłośnie w tym konkretnym momencie. Ty nie dojdziesz do tego etapu. To umysł osiąga ten poziom poprzez bycie sam na sam z oddechem. To w tym momencie wykonawca, czyli podstawowa część naszego ego, zaczyna powoli zanikać. Przekonasz się, że na tym etapie medytacji postęp będzie bezwysiłkowy. Musisz tylko usunąć się z drogi, odpuścić sobie siebie i patrzeć, jak wszystko dzieje się samoczynnie. Jeśli tylko na to pozwolisz, umysł sam z siebie skieruje się ku nieskomplikowanemu, spokojnemu i błogiemu zunifikowaniu bycia w bezpośredniej bliskości z pojedynczym obiektem. Będzie to zwykłe przebywanie z oddechem w każdej chwili. Jest to unifikacja umysłu, jedność w konkretnej chwili, zjednoczenie w bezruchu. Czwarty etap nazywam skocznią medytacji, gdyż stąd można wskoczyć w błogie stany. Jeśli utrzymujesz tę jedność świadomości, nie zakłócając procesu, wtedy też oddech zacznie zanikać. W trakcie, gdy oddech zacznie być coraz płytszy, umysł zwróci uwagę na to, co jest istotą doświadczenia oddechu, będąc niesamowitym spokojem, poczuciem wolności i szczęścia. Na tym etapie lubię używać terminu piękny oddech. W tym momencie umysł rozpozna ten spokojny oddech jako coś niezwykle pięknego. Jesteś świadomy tego pięknego oddechu w sposób ciągły, chwila po chwili, bez żadnej przerwy w postępujących po sobie doświadczeniach. Jesteś świadom jedynie pięknego oddechu, bez wysiłku, przez bardzo długi czas. Teraz pozwól zniknąć oddechowi tak, by pozostało tylko to, co piękne. Piękno bez podstawy materialnej staje się obiektem czysto umysłowym. W tym momencie umysł ma jako obiekt ten sam umysł. Nie zwracasz już uwagi na oddech czy na ciało, myśli, dźwięki zewnętrznego świata. Wszystko, czego jesteś świadom, to piękno, spokój, błogość, światło czy jakkolwiek to nazwie twoje postrzeganie. Doświadczasz jedynie piękna, bez niczego konkretnego, co byłoby piękne w sposób ciągły, bez wysiłku. Dawno już przestałeś gadać wewnątrz siebie, puściłeś opisy i oceny. Tutaj umysł jest tak ustabilizowany, że nie może nic powiedzieć. Doświadczasz właśnie pierwszego rozkwitu błogości w umyśle. Ta błogość rozwinie się, wzrośnie i stanie się stabilna i mocna. Tym sposobem wejdziesz w stany zwane dhyanami. Ale o tym będzie dopiero w trzeciej części tej książki. Część pierwsza i druga to opis 4 początkowych etapów medytacji, mianowicie 1. Świadomość chwili obecnej, 2. Cicha świadomość chwili obecnej, 3. Utrzymująca się uwaga na oddechu i 4. Pełna ciągłości uwaga na oddechu. Każdy z tych etapów należy odpowiednio rozwinąć, zanim przejdzie się do kolejnej fazy. Jeśli nazbyt szybko przejdzie się przez te etapy odpuszczania, wtedy kolejne stopnie staną się nieosiągalne. Przypomina to budowanie wysokiego budynku na niestabilnych fundamentach. Pierwsza kondygnacja powstać może dość szybko, tak samo druga i trzecia. Po skonstruowaniu 4. piętra struktura może zacząć się chwiać. Gdy próbuje się dodać 5. piętro, wtedy wszystko może runąć. Prosiłbym Cię, byś dał sobie odpowiednio dużo czasu na 4 początkowe etapy, tak by stały się mocne i stabilne przed przystąpieniem do 5. etapu. Powinieneś być w stanie utrzymać 4. etap pełnej ciągłości uwagi na oddechu, będąc świadomym każdego momentu procesu oddychania, bez żadnej przerwy, mogąc to robić swobodnie przez kolejnych 200 lub 300 oddechów. Nie proponuję tu, by liczyć oddechy, a chcę jedynie pokazać, jak długi powinien być przedział czasowy, w którym należy pozostawać w 4. etapie, zanim przejdzie się dalej. W praktyce medytacji cierpliwość jest najszybszym ze sposobów. Piąty etap nazywany jest pełną ciągłości uwagą na pięknym oddechu. Często zdarza się, że z poprzedniego etapu przechodzi się w ten etap zupełnie naturalnie i płynnie. Z racji tego, że cała uwaga spoczywa bezwysiłkowo i bez ustanku na doświadczeniu oddechu, bez jakichkolwiek przerw jednorodnego strumienia świadomości, dojść może do uspokojenia oddechu. Zmienia się on z głębokiego, poprzez fazę normalnego oddychania, aż osiągnie pewną płytkość i uspokojenie, zwane pięknym oddechem. Umysł rozpoznaje piękny oddech i zachwyca się nim, doświadczając pogłębionego zadowolenia. Jest szczęśliwy, mogąc oglądać tak piękny oddech. Nie trzeba wymuszać tego na umyśle. Pozostaje on z pięknym oddechem samodzielnie. Ty nic nie robisz. Jeśli spróbujesz coś zrobić na tym etapie, przeszkodzisz jedynie w całym procesie. Piękno będzie stracone i, podobnie jak zatrzymanie się pionkiem na głowie węża w grze Węże i drabiny, można cofnąć się bardzo daleko od mety. Wykonawca powinien zniknąć na tym etapie medytacji, pozostawiwszy po sobie tylko wiedzącego, biernego obserwatora. Pewnym zmyślnym sposobem, aby osiągnąć ten etap, jest przełamanie wewnętrznej ciszy tylko raz, by delikatnie pomyśleć sobie: spokój. To wszystko. Na tym etapie medytacji umysł jest zwykle tak wrażliwy, że odrobina sugestii tego typu spowoduje, że umysł spolegliwie postąpi zgodnie z tą instrukcją. Gdy oddech się uspokoi, wtedy wyłoni się piękny oddech. Pasywnie odbierając piękny oddech w teraźniejszym momencie, należy pozwolić zniknąć percepcji wdechu, wydechu, początku, środka lub końca oddechu. Wszystko to, czego się doznaje, to doświadczenie piękna oddechu trwającego w danej chwili. Umysł nie przejmuje się już tym, jaka jest aktualnie część cyklu oddechu, ani tym bardziej, na jakiej części ciała się to przejawia. Upraszczamy obiekt medytacji, czyli doświadczenie oddechu w obecnym momencie, odzierając je z wszelkich zbędnych szczegółów, wychodząc poza dualizm wdechu-wydechu, będąc jedynie świadomym pięknego oddechu, który pojawia się płynnie i nieustannie, nie podlegając niemal żadnej zmianie. Nie rób zupełnie nic i dostrzeż, jak ten wygładzony, piękny i ponadczasowy oddech przejawia się w tobie. Sprawdź, na ile uspokojenia możesz mu pozwolić. Nie spiesz się i posmakuj słodyczy pięknego oddechu, coraz bardziej spokojnego, coraz słodszego. W tym momencie oddech może zniknąć całkowicie. Nie dlatego, że ty chcesz, ale z powodu wystarczającego spokoju, dzięki któremu pozostanie tylko to, co piękne. Pomóc tu może pewne porównanie wzięte z książki Alicja w Krainie Czarów Louisa Carrolla. Alicja wraz z królową Kier dostrzegają na niebie uśmiechniętego kota z Cheshire. Gdy się przyglądają temu zjawisku, z początku znika ogon kota, potem łapy, by następnie zniknęło całe ciało, pozostawiając tylko głowę, która wciąż się uśmiechała. Wtedy to też głowa kota powoli przechodzi w nicość, poczynając od uszu i wąsów i dalej, aż znika wreszcie cała głowa. Pozostaje już tylko uśmiech na niebie. W tym porównaniu nie ma już ust, które by się uśmiechały, choć nadal widoczny jest uśmiech. Jest to bardzo trafna analogia do procesu odpuszczania na tym etapie medytacji. Uśmiech na twarzy kota oznacza piękny oddech. Znikający kot reprezentuje oddech, który zanika, a bezcielesny uśmiech, wciąż widoczny na niebie, znaczy czysto mentalny obiekt piękna, wyraźnie widoczny w umyśle. Ten całkowicie umysłowy obiekt medytacyjny nazywa się nimittą. Nimitta oznacza w języku palijskim znak. W tym kontekście będzie to znak umysłowy. To jest jak najbardziej prawdziwy obiekt w sferze umysłowej, citta, i gdy się pojawia po raz pierwszy, jest bardzo zadziwiający. Ta niezwykłość wynika z tego, że nie doświadczyło się wcześniej czegoś podobnego. W tym momencie też pewna aktywność umysłowa zwana percepcją lub kojarzeniem szuka w pamięci odpowiedniego doświadczenia z codziennego życia. Coś, co byłoby choć nieco podobne, tak by dostarczyć odpowiedniego opisu umysłowi. Dla większości medytujących to niematerialne piękno, ten rodzaj umysłowego, radosnego uniesienia będzie postrzegany jako piękne światło. Nie jest to jednak światło. Oczy są zamknięte i świadomość wzroku od dłuższego czasu już nie funkcjonuje. Jest to świadomość umysłu uwolniona po raz pierwszy ze świata pięciu zmysłów. Może być to podobne do księżyca w pełni, reprezentując w ten sposób promienny umysł, który wychodzi zza chmur, czyli spoza świata pięciu zmysłów. To, co się manifestuje, to umysł, nie światło, choć dla większości wydawać się będzie jako światło, zatem będzie kojarzone ze światłem, gdyż tylko taki niedoskonały opis jest tym, co percepcja może zaoferować. Dla innych medytujących percepcja wybiera pierwsze pojawienie się nimity w ramach opisu doznań cielesnych, takich jak intensywny spokój lub nawet ekstaza. Znów należy podkreślić, świadomość ciała, to co doświadcza przyjemności i bólu, ciepła i zimna itd., to już dawno nie funkcjonuje, więc nie jest to fizyczne doznanie. To jest po prostu percepcja, będąca podobną do przyjemności. Niektórzy widzą białe światło, niektórzy złotą gwiazdę, niektórzy błękitną perłę. Najistotniejsze jest wiedzieć, że wszystkie one opisują te same zjawiska. Wszyscy doświadczają tego samego, czysto mentalnego obiektu, a wszelkie szczegóły przejawiają się poprzez procesy skojarzeniowe. Można rozpoznać nimitę przez 6 następujących cech. 1. Pojawia się jedynie po 5. etapie medytacji, po tym jak medytujący pozostawał z pięknym oddechem przez długi czas. 2. Pojawia się, gdy oddech znika. 3. Przychodzi tylko w momencie, gdy 5 zewnętrznych zmysłów – wzroku, słuchu, węchu, smaku i dotyku – przestanie całkowicie funkcjonować. 4. Przejawia się tylko w cichym umyśle, gdy opisujące myśli, wewnętrzna mowa, są całkowicie nieobecne. 5. Jest zadziwiająca, ale bardzo atrakcyjna. 6. Jest pięknie pustym obiektem. Wspominam o tych cechach, by odróżnić prawdziwe nimity od wyimaginowanych. Kolejny, 6. etap nazywa się doświadczeniem pięknej nimity. Osiąga się go wówczas, gdy odpuści się ciało, myśli i 5 zmysłów, włączając w to uważność oddechu, tak dosadnie, że pozostanie tylko piękna nimitta. Czasami, gdy pojawia się pierwsza nimitta, może się wydać przygłuszoną. W takim przypadku należy natychmiast wrócić do poprzedniego etapu medytacji, ciągłej, cichej świadomości pięknego oddechu. Zbyt szybko przeszedłeś na nimitę. Czasami nimita jest jasna, ale niestabilna. Miga i błyska się jak latarnia morska, a następnie znika. To również pokazuje, że zbyt wcześnie odpuściłeś oddech. Trzeba być w stanie utrzymać swoją uwagę z łatwością na pięknym oddechu przez długi czas, zanim umysł jest w stanie utrzymać przejrzystą uwagę na znacznie subtelniejszym obiekcie, jakim jest nimitta. Tak więc ćwicz swój umysł na pięknym oddechu, praktykując cierpliwie i rzetelnie, a gdy nadejdzie czas, aby przejść na nimittę, będzie ona jasna, stabilna i łatwa do utrzymania. Głównym powodem, dlaczego nimitta może przejawić się jako przytłumiona, jest to, że poziom zadowolenia jest zbyt mały. Wciąż chcesz czegoś. Zwykle jest to chcenie jasnej nimitty albo chcenie dhyany. Pamiętaj, bo to bardzo ważne. Dhyany są stanami odpuszczenia. niezwykle głębokiego zadowolenia. Tak więc oddal od siebie głodny umysł, rozwiń zadowolenie związane z pięknym oddechem, a wtedy nimitta i dhyany pojawią się samoczynnie. Innymi słowy, powód, dla którego nimitta może być niestabilna, to fakt, że wykonawca po prostu nie może przestać się wtrącać. Tym wykonawcą jest tak zwany kontroler, kierowca na tylnym siedzeniu, nieustannie angażujący się tam, gdzie nie powinien, burzący wszystko. Podczas tego rodzaju medytacji chodzi natomiast o naturalny proces dochodzenia do uspokojenia i jedyne, czego wymaga, to byś ty usunął się z drogi. Głęboka medytacja pojawia się tylko wtedy, gdy naprawdę potrafisz odpuszczać, a to oznacza prawdziwe odpuszczanie do takiego stopnia, że proces staje się niedostępny dla wykonawcy. Umiejętnym sposobem, aby osiągnąć taką głębię odpuszczania, to w pełni świadomy dar zawierzenia nimitcie. Przerwij milczenie jeszcze tylko na jeden moment, bardzo delikatnie wyszeptując wewnątrz w swoim umyśle, że pokładasz pełne zaufanie w nimitcie, tak, że sprawca może porzucić wszelką kontrolę i może po prostu zniknąć. Umysł reprezentowany przed tobą jako nimitta przejmie proces w trakcie, jak będziesz patrzył na to wszystko, co się dzieje. Nie musisz już nic tu robić, ponieważ intensywne piękno nimitty potrafi zręcznie przyciągnąć uwagę bez twojej pomocy. Uważaj jednak, by nie tworzyć własnych ocen. Pytania takie jak: co to jest? Czy to dhyany? Co mam zrobić? I tak dalej. Wszystko to są działania sprawcy, który chce się ponownie zaangażować. Takie działanie będzie przeszkadzające. Możesz dokonać oceny tego wszystkiego w momencie, gdy podróż dobiegnie końca. Tak jak dobry naukowiec analizuje wyniki eksperymentu dopiero na końcu, gdy zgromadzi wszystkie dane. Zatem w tym momencie nie oceniaj i nie staraj się wszystkiego zrozumieć. Nie ma potrzeby, aby zwracać uwagę na brzegi nimitty. Czy to jest okrągłe, czy może owalne, czy krawędzie są gładkie, czy poszarpane. To wszystko jest niepotrzebne i tylko prowadzi do rozróżnienia, większego dualizmu tego, co wewnątrz i na zewnątrz, oraz innych zakłóceń. Niech umysł podąża gdzie chce. Zwykle będzie to środek nimitty. Takie centrum to miejsce, gdzie ujawnia się najpiękniejsza część, gdzie światło jest najjaśniejsze i czyste. Puść i po prostu ciesz się tą jazdą, gdy uwaga zacznie być wciągana do środka i zacznie wpadać w samo centrum, lub gdy światło zacznie rozszerzać się, otaczając cię całkowicie. Jest to w istocie jedno i to samo doświadczenie, postrzegane z różnych perspektyw. Niech umysł zleje się z błogością. Niech siódmy etap tej drogi medytacyjnej, czyli pierwsza dhyana, wreszcie się pojawi. Istnieją dwie główne przeszkody przy wejściu w dhyany. Radosne uniesienie i strach. Radość może stać się podekscytowaniem. Jeżeli umysł w tym momencie pomyśli: o, to jest to, pojawienie się dhyany będzie mało prawdopodobne. Ta reakcja o powinna być stonowana na rzecz absolutnej pasywności. Możesz zostawić wszystkie ochy do momentu wyjścia z dhyany, gdzie jest ich należyte miejsce. Bardziej prawdopodobną przeszkodą może okazać się strach. Strach pojawia się wtedy, gdy ktoś zda sobie sprawę z potężnej mocy i błogości dhyany, bądź też fakt, że wchodząc w dhyanę należy pozostawić jedną rzecz – siebie samego. Ten wykonawca być może nie oznajmiać komentarzami swojej obecności przed samym wejściem w dhyany, ale jest tam nadal. Wewnątrz dhyany natomiast sprawca całkowicie znika. Ten, który rozpoznaje, nadal funkcjonuje. To znaczy, jesteś w pełni świadomy, ale wszelka kontrola jest teraz poza zasięgiem. Nie można nawet sformułować pojedynczej myśli, nie mówiąc już o podejmowaniu decyzji. Natomiast wola jest w bezruchu, co dla niektórych może wydawać się straszne. Nigdy w całym swoim życiu nie doświadczyłeś takiego pozbawienia wszelkiej kontroli, a jednak doznając jednocześnie takiej pełni obudzenia. Ta obawa to strach przed oddaniem czegoś bardzo osobistego, czym jest wola działania. Ten strach można jednak przezwyciężyć poprzez zaufanie naukom Buddy, jak też poprzez zachwyt spowodowany błogością, która jest w zasięgu wzroku, co można potraktować jako rodzaj nagrody. Błogosławiony zwykł mawiać, że przyjemność zrodzona z dhan, tu cytat, powinna być podejmowana, powinna być doskonalona, powinna być praktykowana i nie powinno się jej bać. Więc zanim pojawi się strach, zaufaj w pełni tej błogości i utrzymaj wiarę w nauki Buddy, mając jednocześnie przykład w postaci wszystkich szlachetnych uczniów. Miej silne przekonanie w prawdziwość dharmy, tak by dhyany mogły objąć Cię bezwysiłkowym, bezcielesnym, bezegoistycznym, błogim doświadczeniem, które z pewnością będzie najcenniejsze w Twoim życiu. Miej odwagę, aby oddać pełną kontrolę na pewien czas tak, byś mógł tego w pełni doświadczyć. Jeśli jest to dhyana, będzie ona trwała długo. Zwykle nie nazywa się dhanami czegoś, co trwa tylko kilka minut. Zazwyczaj wyższe dhyany utrzymywać się mogą przez wiele godzin. Będąc wewnątrz, nie masz większego wyboru. Będziesz mógł wyłonić się z dhyany tylko wtedy, gdy umysł będzie gotowy do wyjścia, kiedy paliwo odpuszczenia, które uprzednio zostało wytworzone, zostanie całkowicie wykorzystane. Są to tak spokojne i satysfakcjonujące stany świadomości, że ich naturą jest utrzymywanie się przez bardzo długi czas. Inną cechą jest to, że dhyany pojawiają się dopiero po osiągnięciu nimitty, co opisałem powyżej. Ponadto należy wiedzieć, że kiedy jesteś w jakiejkolwiek z dhan, niemożliwe jest doświadczenie ciała, np. bólu fizycznego. Nie można też usłyszeć niczego z zewnątrz, ani pomyśleć myśli, chociażby nawet była to dobra myśl. To, co się przejawia, to pojedynczość percepcji, doświadczenie niedualistycznej błogości, która trwa niezmiennie przez bardzo długi czas. Nie jest to żaden trans, a tylko stan podwyższonej świadomości. Wszystko to jest powiedziane po to, abyście mogli sami rozróżnić, czy to, co uznajecie za dhyany, jest prawdziwym doświadczeniem, czy może tylko wyobrażeniem. Ci, którzy błędnie myślą, że to wszystko jest tylko praktyką samathy, bez jakiegokolwiek uwzględnienia wglądu, vipassany, powinni zdać sobie sprawę, że po prawdzie to nie jest ani samatha, ani vipassana. Medytacja nazywa się bhavana i jest to metoda, jakiej nauczał Budda, a za jego przykładem podąża leśna tradycja północno-wschodniej Tajlandii, której mój nauczyciel, czcigodny Ajahn Chah, był częścią. Ajahn Chah mawiał często, że samatha i vipassana nie mogą być rozdzielone, że para ta nie może być rozwijana niezależnie od właściwego poglądu, właściwej intencji, właściwego zachowania moralnego itd. Faktycznie tak jest, ponieważ aby zrobić jakiekolwiek postępy w wymienionych wyżej 7 etapach, medytujący potrzebuje zrozumienia i akceptacji nauk Buddy, a przestrzeganie wskazań moralnych powinno być bez zarzutu. Wgląd jest rzecz jasna potrzebny do osiągnięcia każdego z tych etapów, to znaczy zdania sobie sprawy ze znaczenia puszczenia. Im bardziej rozwija się kolejne etapy, tym głębszy będzie wgląd, a jeżeli dojdzie się aż do dhyany, wtedy to doświadczenie zmieni całe wcześniejsze pojmowanie. Jak mawiają, wgląd tańczy wokół dhyany, a dhyana wokół wglądu. To jest droga do nirwany. Budda powiedział: ten, kto zagłębia się w przyjemności dhan, ten może oczekiwać osiągnięcia jednego z 4 rezultatów: wchodzącego w strumień, raz powracającego, nie powracającego i całkowitego przebudzenia. Czytał Kai Szuwar. Tłumaczenie: Piotr Jagodziński, Sasana.pl.